partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Nie wiem, jak jest w innych krajach akurat, ale wiem, jak jest u nas, że na pewno wszystkie byłyśmy, przynajmniej moje pokolenie i pokolenia jeszcze starsze, byliśmy wychowywani w bardzo specyficzny sposób, czyli na grzeczne dziewczynki, które nie powinny się wychylać, które lepiej, żeby milczały, i takie powiedzonko, które jest dla mnie najbardziej bolesne, które słyszę cały czas, to jest pokorne ciele, dwie matki z się. Takiego powiedzonka nigdy rodzice nie mówili chłopcom, zawsze mówili dziewczynkom. I to, co ja robię z moimi dziewczynami, klientkami, kobietami, które do mnie przychodzą, nieważne, czy mają 50, 60 czy 30 lat, to jest odklejanie tych powiedzonek, tych przekonań mam, tatusiów, że to dziewczynki mają być ładne i się nie odzywać, a chłopcy mogą być odważni. Zobacz, to jest najprostsza rzecz. Do chłopców mówi się baw się dobrze, a do dziewczynek mówi uważaj na siebie. I jest to, gdzie zaczyna się moja praca. I ja dzięki temu myślę sobie, że będę miała pracę do końca życia, ponieważ jest nas tak dużo, tych dziewczyn, które zostały w ten sposób wychowane, że jeszcze trochę potrwa, zanim się otrzepiemy z tych wszystkich niepotrzebnych ograniczeń, które na nas podakładali rodzice. Bo byłyśmy wychowywane na służebnice. Zresztą widzisz, słyszysz, to teraz jest o tym bardzo głośno i dlatego mogę powiedzieć, że Polki zostały w ten sposób wychowane i teraz od nas zależy, w jaki sposób będą wychowywane małe Polki, które dopiero się rodzą, które się niedawno urodziły. Małe Polki. No ja mam akurat syna, co naprawdę przez długi czas myślałam, że to jest dobrodziejstwo ze względu właśnie na to, co słyszałam od moich klientek, bo myślałam sobie, że miałabym duży kłopot i nie wiem, czy umiałabym tak szybko wyjść ze swoich standardowych, takich wiesz, to są kulturowe, społeczne ograniczenia, pewnego rodzaju uwarunkowania, które my teraz zdejmujemy mechanicznie z siebie. Tak. To jest trudne, więc jeżeli tylko, zresztą przed naszą rozmową rozmawiałyśmy o tym, że nawet dziewczyny w twoim wieku cały czas jeszcze idą tym tropem. Powielają te schematy. Powielają te schematy, mimo tego, że mają 20 kilka lat. Więc jakby ile pracy przed nami, żeby... Więc jakby ja misję moją mam i naprawdę rączki, wiesz, rękawki zakasane i pracy jest dużo, bo wiem, jak to zmienia życie. Wiem, jakie to jest uwalniające. Nowa Myśl na Dziś czeka na ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.